pięknie. Witam wszystkich. Dzisiaj nagrywanie zaczniemy w domu, jako że jestem pozrywany. Muszę powiązać zestawy, no i przy okazji Wam pokażę, jak ja to robię, jak dokładnie, jak wyglądają moje, że tak powiem, ustawienia. Zacznę może od LED-coru. Ja używam takiego 20-kilogramowego od Foxa, ale to każdy może być. Generalnie musi być jak najcięższy. To ma być po prostu drut zbrojeniowy, który spada na ziemię i leży, nie podnosi się. Im cięższy, tym lepszy. Okay. I teraz tak, jak wiązać LED-cor? Każdy, kto gdzieś tam go używał, powinien to wiedzieć, ale ja zaprezentuję, jak ja to robię. Generalnie LED-corów się nie wiąże, LED-cory się zaplata, do tego trzeba mieć takie malutkie szydełko. I teraz tak, ze środka wyciągamy rdzeń, około 10-12 cm rdzenia, urywamy, to zsuwamy, tak. Teraz w miejscu, w którym kończy nam się rdzeń, wkładamy szydełko. I tak gdyby do połowy długości tego odcinka bez rdzenia go wkładamy i wyjmujemy. I teraz tak, z racji, że ja montuję ciężarki tak, że muszą mi wyczepiać się w trakcie brania, to krętlik zakładam tak jak gdyby na odwrót. Normalnie, bo to są krętliki. Ja używam krętlików, nie wiem, czy będzie widać. O. Używam krętlików z takim kółeczkiem dodatkowym i normalnie LED-cor powinien zostać przywiązany do tego oczka, a ja go zamontuję tak jakby do tego, to jest tak jakby na odwrót go zamontuję. Czyli co, wkładam go na szydełko, zaczepiam koniec LED-coru i końcówkę wciągam do środka. I to wszystko. To już jest zawiązane. Teraz biorę sobie, ja około metrowe odcinki LED-cora stosuję. Generalnie dość długie. Z racji tego, że łowię w zaczepach. Z drugiej strony robimy analogicznie. Teraz jeszcze na koniec trzeba założyć gumeczkę. Ja sobie zgniatam to jedno oczko, którego ja go nie używam praktycznie, ale żeby lżej wyskakiwało mi z ciężarka, lekko je spłaszczam. I teraz tak, mamy ciężarek, krętlik wkładamy z jednej strony, z drugiej strony naciągamy gumkę i ciężarek się trzyma. A w momencie brania ryba pociągnie, wyciągnie nam krętlik, następnie nam wyskoczy ciężarek. To o wiele podnosi szansę na to, że ryba na mnie nie wyjdzie gdzieś z zaczepy. Dobra, teraz przypon. Przypony wiążę na haczykach Muga od Gardnera. No, według mnie są to chyba teraz najlepsze haki na rynku. Mega ostre, mega wytrzymałe, bardzo dobrze trzymają rybę. Okay. I zwiążę go na
sztywne i pleciące. Tutaj mam jakąś Camo X, kupiłem ją dopiero, była tania bardzo, dlatego ją wziąłem. Ale można używać co kto chce. I teraz tak, plecionka to jest w sztywnej otulinie, dlatego musimy usunąć około, nie wiem, 15 cm otuliny z tej plecionki. Najlepiej ząbkami to zrobić. I nasz zestaw zawiązany. Mamy klasyczny blowback rig. Jest taka, że mam 20 pelet, złowiłem leszcza. To już przesada. Będzie ładna ryba, ale nie chciałem jej łowić. Zdarzyło mi się to drugi raz tutaj. Widać, ja wyłączę taki ten chociaż udziapał już mnie. A miał być to odcinek pod tytułem jak nie łowić leszczy. Mogę ogarnąć wędkę. Pięknie. Druga ryba. Pierwsza była w nocy o drugiej. Niestety zaparkowała mi w zaczepie. Może dokładnie to są nasze kraje. W nocy była potężna ryba. Nie mogłem jej zatrzymać. Straciłem ją trochę ze swojej winy. Bo wypadła mi latarka z kieszeni i holowałem ją po ciemku. Nie zauważyłem, że mi poszła wzdłuż brzegu i wplątałem sobie żyłkę w zaczep. Ale spokojnie walczy. Pokażę się chociaż. Silna ryba.
niesamowite, jak te ryby cały czas chcą wejść w zaczepy. Jest goły. Nie, pełno łuski. Masakra, znowu pełno łuski. To jest inwazja pełno łuskich karpi. Znowu pełno łuski. Będzie ready. Dziesięć kilogramów. Też uciekinier, ryba, która była wiele razy na haku, ma bardzo zdeformowany pysk. Spróbujemy go zaprezentować. Kilo, czyli największa w tym sezonie. Piękny, pełny, niesamowicie silny. Szkoda, że w nocy ta ryba się spięła. Byłby piękny wynik. Ale już wiadomo, że warto przychodzić na nocki. Ale gruby. Wypuścimy go. Prawda, duży zawodnik. Żeby tylko chciał współpracować, nie w tą stronę, głupku.